higiena rąk stanowi podstawowy środek ograniczający rozprzestrzenianie się zakażeń. Jest to prosta czynność, ale brak konsekwentnego jej przestrzegania stanowi ogólnoświatowy problem w sektorze opieki zdrowotnej, informuje Światowa Organizacja Zdrowia. WHO alarmuje jednocześnie, że co roku setki milionów osób pada ofiarą zakażeń związanych z opieką zdrowotną. Często prowadzą one do rozwoju poważnych chorób i wydłużonej hospitalizacji. Mogą także w krytycznych przypadkach kończyć się śmiercią pacjenta, dlatego pracownicy służby zdrowia muszą pamiętać o higienie rąk. Dezynfekcja, by była przeprowadzona w sposób prawidłowy, to trzeba spełnić dwie rzeczy. Pierwsze muszą być warunki techniczne i szpitale najczęściej mają już te warunki techniczne, czyli są dozowniki z płynem dezynfekcyjnym, które są dostępne w pobliżu pacjenta. I druga rzecz to jest oczywiście kwestia nawyków. My musimy sobie wyrobić taki nawyk, że przechodząc od pacjenta do pacjenta myjemy, bądź dezynfekujemy dłonie. Personel medyczny powinien pamiętać zarówno o myciu, jak i dezynfekowaniu rąk zgodnie z obowiązującymi standardami. Prokursorem mówiącym o higienie rąk był Samuel Weiss Ignacy, który umarł w przytułku jako osoba nielubiana. To było 170 lat temu, natomiast okazuje się, że po 180 latach pracownicy medyczni nadal popełniają błędy. Więc stąd też WHO i 100 ekspertów pod wodzą Didiera Pitetta utworzył taką kampanię, do której Polska przystąpiła w 2013 roku. Ta kampania mówi o tym, że higiena rąk to bezpieczna opieka. 5 maja to jest taki dzień, który WHO podobało, bo jest 5 konkretnych wskazań, kiedy te ręce powinniśmy dezynfekować w obszarze medycznym. Tak, przed podejściem do pacjenta, po wizycie u pacjenta, po kontakcie z pacjentem, po kontakcie z substancją organiczną, przed procedurą aseptyczną i po kontakcie ze strefą pacjenta. I o tym powinniśmy pamiętać. Wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia promowane są w szpitalach i zakładach opieki zdrowotnej. Metoda 5 kroków higieny rąk ma się przyczynić do bezpieczniejszej opieki nad pacjentem. Ciągle musimy sobie to przypominać, powtarzać jako wymóg. Mimo, że wszyscy kiwają głowami, mówią, że tak jest, to sam też daję przykład, że muszę to zrobić. Przed każdą salą chorych, tam gdzie są ciężko chorzy, myję ręce, dezynfekuję i wychodząc również. No tak to wygląda. Higiena rąk to jest jeden z podstawowych elementów zapobiegających zakażeniom szpitalnym, a głównie chodzi o przynoszenie drobnoustrojów, które są wszędobylskie i się na naszych rękach są też fizjologicznie, ale my je w czasie zwykłych czynności po prostu zdobywamy. Higiena rąk to bezpieczna opieka. Takie hasło przyświecało akcji bicia rekordu osób jednocześnie dezynfekujących ręce, zorganizowanej z okazji Światowego Dnia Higieny Rąk przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Olsztynie we współpracy ze szpitalami psychiatrycznym oraz uniwersyteckim w Olsztynie. My swoje przesłanie, proszę Państwa, przekazujemy głównie do białego personelu, ale nie tylko do białego personelu, ponieważ i pacjent powinien mieć tą świadomość, że personel medyczny, który się nim opiekuje, powinien mieć czyste, wydezynfekowane dłonie i ta świadomość powinna w nas jako, mam nadzieję, że nie, ale przyszłych pacjentach również się pojawić. Myjmy ręce za każdym razem, sam dawałem przykład i wielokroć to robiłem dzisiaj, bo oglądałem chorych. Te infekcje, które się gromadzą potem w szpitalach, przychodniach, są bardzo trudne do przewalczenia i zabijają, a tak prosta czynność może dać szansę. Wiele zakażeń w szpitalach, czy tak zwanych zakażeń zakładowych, ma swoją genologię jednak w przenoszeniu poprzez brudne dłonie. My chcemy tą akcją zwrócić uwagę, jak istotny jest ten element w sensie bezpieczeństwa pacjenta. Element, który praktycznie niewiele kosztuje, a przynosi wymierne efekty, bo my możemy stosować bardzo różne procedury w szpitalach, gdzie kupujemy bardzo drogi sprzęt, gdzie stosujemy bardzo skomplikowane procedury chroniące pacjentów, ale jeżeli zapomnimy o podstawowej rzeczy, banalnej, łatwej do wykonania, czyli to jest kwestia dezynfekcji dłoni, to tutaj rzeczywiście bezpieczeństwo pacjenta podniesiemy i to znacznie w górę. Bakterie znajdujące się w szpitalu mogą być niebezpieczne zarówno dla pacjentów, jak też ich rodzin i osób odwiedzających placówki. Prawdziwym dramatem to są te mikroby, które są w szpitalu, bo one rzeczywiście są już tak przerobione, same się dostosowały do takiej odporności, że nie bardzo nawet czasami jest jak je leczyć. Nie mówiąc o tym, że jeżeli już w ogóle to najdroższymi lekami, a powodują bardzo poważne konsekwencje. Właściwa higiena rąk nabiera dodatkowego znaczenia w obecnych czasach, ponieważ wiele bakterii uodporniło się na antybiotyki. W szpitalach pojawiają się szczepy bakterii wielolekoopornych. Zmorą naszych szpitali powoli stają się szczepy, które bakterii, które są odporne na wiele antybiotyków. Łatwo się rozprzestrzeniają, łatwo się przenoszą,
Wbrew pozorom w szpitalu środowisko mikrobiologiczne jest trudne, skomplikowane i bardzo groźne. A więc aby uchronić pacjenta, który trafia tam z powodu pewnych wskazań przed zakażeniem, od pacjenta, który choruje z udziałem tych nieszczęsnych bakterii wielolekoopornych, to dezynfekcja dłoni jest tutaj podstawą. Żeby dezynfekcja była przeprowadzona skutecznie, nie może trwać za krótko. Musi się odbywać przynajmniej przez pół minuty. To jest minimalny czas, który potrzeba na dezynfekcję. To jest tak naprawdę czas bezpieczny dla pacjenta. My zawsze też powtarzamy, że to jest takie 10 sekund, o których mówi Krzysztof Hołowczyc na zapięcie pasów. To dla pacjenta te 30 sekund to jest taki czas bezpieczny. Nie mówię o sytuacjach ratujących życie, bo wtedy to bezpieczeństwo przechodzi na drugi plan, ale podczas rutynowych czynności i warto tego wymagać. Myślę, że mamy prawo wymagać tego jako pacjenci, my mamy prawo tego wymagać jako Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, dyrektorzy szpitali od swoich pracowników. Pracownicy szpitali i placówek służby zdrowia w większości są świadomi znaczenia higieny rąk, wiedzą jednak, że jest potrzeba stałego przypominania zasad profilaktyki. To tak jest, że czasami popadamy w pewną rutynę. Mamy tyle czynności zawodowych, że gdzieś tam umykają nam czynności podstawowe, a nie możemy o nich zapominać, ponieważ ta profilaktyka przekłada się na efekty naszej pracy. Także myślę, że to jest o obopólnej zgodzie i jakby takiej korzyści i dla nas, i dla bezpieczeństwa naszego jako pracowników, ale i dla naszych pacjentów. O bezpieczeństwo fizyczne swoich pacjentów dba również Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Olsztynie. Niektórzy w świadomości swojej mają taki obraz, że chorzy psychicznie nie mają chorób somatycznych, a w tej chwili należy podkreślić to, że występuje wielochorobowość. I my tutaj także dokonujemy różnych zabiegów i przed tymi zabiegami jest obowiązek mycia rąk. W tym roku Światowa Organizacja Zdrowia nawołuje również samych pacjentów do tego, żeby dbali o swoje zdrowie, ale również wymagali higieny rąk od pracowników medycznych. Proś o czystą opiekę, bo takie jest Twoje prawo i my chcemy, żeby to się ładnie wbiło w kalendarz wydarzeń Olsztyna i żeby to było czymś oczywistym. Ważne jest przestrzeganie higieny rąk przez pacjentów przebywających w szpitalach i placówkach służby zdrowia, a także przez osoby odwiedzające, bo groźne dla zdrowia może być przeniesienie bakterii szpitalnych do środowiska domowego. Nie tyle się obawiamy przynoszonych do szpitala, więc dlatego u mnie na przykład i w naszym szpitalu nie ma zakazu odwiedzin, nie ma jakichś określonych godzin. Po prostu te bakterie z zewnątrz, te, które są na co dzień, one nie są tak groźne jak te, które są w szpitalu. Głównym lekarstwem na to jest mycie rąk przez każdego, kto się styka ze szpitalem, z personelem, z chorymi i przenoszenie z chorego na chorego. Dlatego na każdej sali mamy dozowniki do środków dezynfekcyjnych, na korytarzach są. No i oczywiście wszędzie można myć normalnie ręce, co jest bardzo ważne. Ja pamiętam dawne czasy, kiedy chodząc do szpitala zakładaliśmy odzież ochronną, zmienialiśmy buty. Generalnie przesłanie było takie, żeby uchronić środowisko szpitalne od tego środowiska, które bytuje na zewnątrz, czyli nasze jak gdyby domowe środowisko. Dzisiaj sytuacja rzeczywiście jest trochę odwrotna, bo to jednak w szpitalu mamy drobne ustroje, które są bardzo agresywne i bardzo niebezpieczne i myślę, że występują tam z dużo większą częstotliwością niż w środowisku naszym zewnętrznym. Więc zawsze warto, wychodząc ze szpitala, bez względu na to, jaki oddział odwiedzamy, dokonać mycia i dezynfekcji dłoni. A zarówno mycie, jak i dezynfekcja dłoni powinno odbywać się według kilku prostych zasad, które dbają o to, żeby nie pomijać miejsc, gdzie gromadzą się zarazki. Trzeba pamiętać, że jeżeli to już wykonujemy tą czynność, to żeby ją wykonywać zgodnie ze sztuką, czyli w sposób efektywny, tak żebyśmy myli ręce nie tylko przecierając preparatem myjącym czy dezynfekcyjnym po części powierzchni, tylko po tych, które są też newralgiczne. My pamiętajmy o tym, że tak jak przy myciu dłoni, to również dezynfekcja powinna obejmować te obszary, które często są przez nas niepostrzegane, czyli na przykład przestrzeń między palcami bądź wgłębienie dłoni, które jest wklęsłe. To, co za tym idzie, zapominamy o tym. Ale najistotniejsza rzecz to jest kwestia wyrobienia nawyków. Czyli po prostu trzeba pamiętać o tym i chcieć. Do tego, żeby pamiętać i chcieć myć oraz dezynfekować ręce, nawoływano podczas akcji przed olsztyńskim sanepidem. Oprócz tego, że wszyscy ładnie, zgodnie z techniką, zdezynfekujemy ręce w określonym czasie, to zrobimy to w rytm melodii, która powstała specjalnie na tą okazję. Andrzej Markowski napisał do niej melodię. Słowa już dawno jest na Piwowarczyk. Odśpiewał chór Medici Pro Musica, któremu bardzo głośno dziękujemy, bo uczestniczył również w tej akcji.
dzień dobry.